In qualifying session yesterday, let's take a look at how the cars line up. Sebastian Vettel has a clear track ahead of him today. He starts in pole position, and a Force India alongside. Looking down the rest of the grid, we have Hamilton, Raikkonen, Max Verstappen, and Perez, Bottas, Ricciardo, Hülkenberg, and Carlos Sainz, Grosjean, Alonso, Daniel Kvyat, and Palmer, Magnussen, Van Dorn, Lance Stroll, and Pascal Wehrlein. Ericsson and Felipe Massa completes the grid. Great starting position for us. Let's see if we can improve on that in the race. Halo, halo wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej kariery F1 2017 w zespole Sahara Force India. Przed nami wyścig o Grand Prix Hiszpanii, to jest Katalunia w Barcelonie. Jak widać, pozycja druga, prawie 0,3. Do zdobywcy pole position Sebastiana Vettela. Dużo, mało? No dużo. Co prawda, jedziemy na starym silniku, bo jedziemy na silniku... Dlatego wam teraz nie pokażę. No, jedziemy na silniku z 53% zużycia. No i mieliśmy turbostrzelkę, która miała 65% zużycia. To też wpływa, turbostrzelka też wpływa na poziom mocy silnika. No i widać, że zaważyło na wyniku w kwalifikacjach, więc tutaj na wyścig sobie wymieniłem turbo sprzężareczkę. Mamy świeżutką nową z 0% zerowym poziomem zużycia, 53% silnika, więc może jeszcze nie będzie aż tak źle, więc być może jeszcze będzie szansa powalczyć z Vettelem, ale nie zdziwię się, że jeżeli Vettel spokojnie wygra ten wyścig, a my dojedziemy na drugiej pozycji, no widać, że nie tylko mi nie leży ten tor, Perezowi też nie, daleko, nawet nie był w stanie powalczyć. Nawet Max Verstappen go wyprzedził, słuchajcie. Nie, ale no, Bottasowi też nie leży, Bottas nawet za Perezem, więc no, takie ciekawości w tym wyścigu. Dosyć ciekawe ustawienie na starcie, co pokazuje, że nie tylko mi, nie tylko Force India nie leży ten tor. A ogólnie Hiszpanię jako toru nie lubię, no ale to już inna sprawa, jak wygląda nasza strategia wyścigowa. Startujemy normalnie, tak jak większość, na softach oczywiście. Mamy się sobie tyle podziwam. No i zjeżdżamy na... O, nawet tu sobie zjedziemy. Na kółku siódmym i potem 10 okrążeń. Na mediumkach. Na mieszance. Po średniej. Cały czas słonecznie, paliwa niewiele ponad limit, niewiele ponad tym takim minimum, czyli 17 okrążeń. No i w sumie to tyle, nie? Więc co? Bez zbędnego przedłużenia lecimy na wyścig. Tak więc my już po okrążeniu formującym czekamy już tylko na start sekwencji świateł. No i oczywiście starta mamy słabe, więc wątpię, żebyśmy przyjęli Vettela. No ale dobra. Ostatni oddech, 4, 5 i poszli. No oczywiście start jak zwykle słaby. Spróbujmy się od razu schować za Vettelem, żeby nikogo nie wpuścić z naszej wewnętrznej. No i tutaj Hamilton chyba się nie zmieści. I Perez to jeszcze coś kombinuje, no to może być grubo. To się może być wąsko, tak? Na razie trzymamy się ładnie za Vettelem. Myślałem, że będzie gorzej. Perez jest trzeci, co tu się dzieje, słuchajcie? Czy Perez dostał nową turbosłużarkę i silnik? Czy o co chodzi? Bo kurde, jak wystrzelił, tam się zmieścił, wcisnął się pomiędzy Red Bulla, Mercedesa, Ferrari, kurna ty. No oczywiście my już tracimy do Vettela. To by się spodziewał, wydaje mi się, że tutaj po części to też była wina tej zużytej turbosłużarki, dosyć mocno nawet. Ale samo moje tempo to jest dosyć nierówne na tym torze, więc... Wątpię, żeby mi się udało go wyprzedzić. Chociaż oczywiście za chwilę będzie też prosta startowa. Trzecie kółko, mam nadzieję, że się do trzeciego kółka utrzymam poniżej sekundy za nim, żeby mieć ten DRS, spróbować zaatakować. No to może być chyba jedyna okazja. Po pit-stopie na mediumach może być już troszkę chyba za późno. O, jeszcze no, to rewelacyjny wyjazd na prostą, to możemy o wyprzedzeniu Vettela zapomnieć. Ogólnie ten trzeci sektor, nawet nie cały, może nie cały trzeci sektor, ale ten wyjazd na prostą mam tak fatalny,
No, widzicie, wystarczyło wyjechać lepiej na prostą, walczylibyśmy z Vettelem. Gdybyśmy go atakowali. A tak to dupa. Pupcia. Nie udało nam się. Dużo słońca, praktycznie nawet bez chmur nad Hiszpanią, więc no troszkę kierowcom może dawać się to we znaki. A to tylko albo aż 17 okrążeń. Coś mi się tu nie podoba, bo Perez się do mnie zbliża, a nie ja do Vettela, więc tutaj raczej powinno być na odwrót. Ja do Vettela niż Perez do mnie, no ale dobra. Na razie są dwie Forsyny na podium, tak jest lepiej niż było przed startem. Nawet jak dojedziemy na pozycji drugiej, trzeciej, to tak nie będzie źle. Nie będzie katastrofy. Będzie tak spoko, 18, 15. Jak najbardziej do przyjęcia. Trzydzieści trzy punkty. Dobry wynik. No po prostu co jest nie tak? Kurna, znowu to samo, no. What the fuck? Zobaczmy. Uuu, 40 gorsze kółko. Sekundy 30 za Vettelem, może być problem duży. Szczególnie, że tu widzę, że prosta dużo paliwa tego żre. Spora paliwa schodzi na tej prostej. No, musimy podkreślić tempo, skupić się nie na mapie, nie na co się dzieje za nami, tylko na co się dzieje przed nami, albo raczej tym, co ucieka przed nami, albo raczej kto. Co w sumie boli z Ferrari, jak to Vettel. To mi się bardzo nie podoba. No. Tutaj to nawet nie zaglądam. To szkoda patrzeć. Jeszcze nie będzie DRS-u nawet teraz. Ulala, no to grubo widzicie. No, 50% skrzyni biegów, 54 silnika. O, 60 elektroniki sterującej. O, jak ładnie. A jak przyjemnie. 60 akumulatorów. Pięknie. Wspaniale, wspaniale. Jak wyjdziemy dobrze na prostą, to jest szansa, że będzie DRS-ik. Co ty, Jeff, nie powiesz, ty? Ale to się skrywczy, Jeff. Dobra, gówno seraka po DRS-ie. Lol, mam najszybsze kółko, a nie jestem w stanie wyprzedzić Vettela. No, ciekawa sytuacja, ciekawa. Widzę, Perez za mnie ścisnął DRS. Muszę tak przycisnąć jeszcze troszkę, nawet jeżeli paliwa na minus wyjdziemy. Z tego potem po pit stopie zaoszczędzimy troszkę może. Ale teraz trzeba mocno przycisnąć. Póki są jakie są. Zjeżdżamy na 7 kółku, więc dopiero jest czwarte, być może ten nawet na 6 zjedzie. A może się uda przyblokować go przy pit stopach, gdzieś tam straci. Może tył stawki gdzieś go tam zblokuje, no bo ja mam wyjechać na 20 pozycji, więc... No Vettel gdzieś tam może jakaś 19, czy... Może 18, albo też 20. Ja no, chyba też 20. Więc tak to wygląda. No cholernie tracimy do Vettela, widać jakaś różnica na mapie. Sporo tracimy. Mimo jakimś cudem, ale dobra. Właśnie, chciałem powiedzieć, że jakimś cudem robię nasze kółko, a... Widzę, że to jest tylko... 1/100. No i niedobrze, no już sekundy 20 robi się sekunda 70. Kolejne pół sekundy. No widać, że tutaj Vettel ma lepsze tempo od nas. No mówiłem, że mimo tego, że nawet sobie wymienimy tą turbo przewlekę, to nam to nic nie da, po prostu jesteśmy za wolni na tym torze. No, sekundy 8. No właśnie. Oczywiście odcinek bez budzika, wtedy odcinek stracony. Więc budzik w tle jest. Wszystko na swoim miejscu. Nie wiem, co trzeba się teraz chyba raczej skupić już na... Znaczy teraz cały czas będę przejść do przodu, żeby... Vettel jak najwięcej straci, być może przy tych pitstopach. No i potem też... Nasze zjazdowe trzeba przycisnąć i potem wyjazdowe też trzeba przycisnąć. Na tych jeszcze zimnych oponach. Ale parę się ładnie trzyma, widzę. Więc jest spoko. Ja te wszystkie złote części chyba sobie... Wszystkie te części na żółto sobie wrzucę na Monaco. Treningi może przyjadę na tych świeższych, ale na sam wyścig, na te
na te 19 okrążeń, na co na te pełne 20 okrążeń, bo na 50% tak jest 39 niż 40, to pamiętam właśnie. Na te 20 okrążeń chyba w Monaco chyba sobie założę właśnie wszystkie stare części. Więc trzem biegów się tu ciutko dobije troszkę. 50% jest. Dobije się elektronikę sterującą, tak tam nie ma gdzie jeździć po krawężnikach. Gdzie tam możesz? No może po kilku się przejedzie. A to dosłownie po kilku tylko. I co, MGUK sobie stale założymy, to pożarkę. MGUH. Dobijemy akumulatory. Nie no, kwale chyba na świeżych częściach jeszcze pojadę, tak żeby wiecie, jakąś tam wysoką pozycję zająć. No a potem założymy sobie stare części, żeby ewentualnie wiecie, w wyścigu. Jakby coś już poszło nam strzyło, wiecie, tak definitywnie już się skończyło. Czy tam, nie wiem, spadło moc silnika znowu, czy coś tam, wiecie, przez to, że będziemy mieli starą turbopożarkę, to będzie gorsza moc silnika, więc... Spoko na Monaco, tam to niepotrzebne. Nie robić błędów, a... Nawet jeżeli mamy wolno jechać, to po prostu nie popełniać błędów. No, wynik sam przyjdzie, więc kwalifikacje będą ultra ważne. Tak naprawdę wokół tego miejsca, które zajmiemy w kwalifikacjach, będziemy się... opierać w wyścigu. Więc na pewno kar sobie w Monaco nie przyjmiemy żadnych. Nie ma takiej opcji, bo to będzie wyścig, w którym po prostu wszystkie części musimy sobie dobić definitywnie tak do zera. Żeby to nie było tak, że no tam 56% to sobie wyrzucę. I wezmę sobie nową. No po co no? Jak może taki wyścig jak Monaco, to sobie dobi takie części, nie? Więc tam zużyję maksymalnie jak możesz. No dobra, jeszcze szóste kółeczko, tak już się rozgadałem troszkę. To będzie śmiesznie w Monaco, ciekawie dosyć na pewno. Zjechał sobie Vettel do boksu. Nie może w żwirnie wjechałem, właśnie chciałem na to uważać. Tylko Vettel zjechał, chyba Bottas. Niestety Hamilton, co? Boże, święto, chciałem powiedzieć, że Hamilton jest trzeci. Oczywiście Perez jest drugi, więc nic tutaj się nie zmieniło. No i tak moglibyśmy ten wyścig skończyć, nie? 1-2, jak najbardziej, spoko. No właśnie, troszkę przetrzymam Pereza jeszcze, nie? No dobrze. Dobra, że te opony są... No nie, dobrze, to 50% na lewej jest. Lera, no. Ja bym zjechał, tylko że Perez będzie w dużych tarapatach, bo te opony będzie miał już tak zużyte, że to jest masakra. Mógł zjechać na szóstym w sumie. Nie zjechał. Może być problem. Nie, tutaj jeszcze. Ale tu sobie użyjmy bogate mieszanki. No, paliwa będzie na zero, praktycznie. Półtorej sekundy nad Perezem. Nie, sekundy 20, potem półtorej kolejne tam. Nie kolejne, tylko ogólnie półtorej przed Lewisem. No, to taki wężyk fajny do trzech kierowców. Troszkę zepsuję strategię Perezowi, to może mu bardzo mocno przeszkodzić w wyścigu. To, że nie będzie mógł, że musi jechać w kolejne półko. Za blisko siebie jedziemy. Dobra, jakoś zjechałem. Raikkonen na mediumkach jedzie. Oj, 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 ktoś tu nam się rozwala. To jest albo Perez, albo Hamilton. To jest Perez. No i właśnie, Sergio Perez odpada z tego wyścigu. O! Możesz go uprzedzić? Nie mogę, szkoda. Dobra, safety car zjeżdża. Ale to co ciekawe, był... Safety car już co tu się dzieje? Safety car zjechał, że zjeżdża, a Magnussen ze Strollem jeszcze nie byli w pit stopie. No to będzie ciekawi. Co tu się w ogóle dzieje? Dlaczego nie byli przez safety car w pit stopie? No i Perez. Perez odpadł w Rosji, odpadł w Hiszpanii. Mnóstwo punktów teraz Perez straci. Szkoda. Szkoda, że teraz tak Magnussen ze Strollem będą blokować na starcie. Bo byłaby szansa na uprzedzenie Himaza i Vettela. No właśnie, Kimi bardzo dużo zyskał. Kimi ma teraz softy. Się wydaje, czy ma hardy. Ma hardy, bo w ogóle, nie? Nie wiem, jakie opony ma Kimas, no ale zyskał bardzo dużo, bo jak poszedł do pit stopu podczas safety cara, zyskał ogromnie. Dobra, tutaj Strolla już nie będziemy się tutaj bawić z nim. Lecimy, no musimy gonić zaraz, musimy gonić. Na razie to jest dublet Ferrari.
tak nie może się skończyć. Musimy bronić honor Force Indii. No to nieważne, że tam Ferrari odrobią w klasyfikacji generalnej, to tam już mniejsza o to, nie? Ale... No kurde, jechałem po drugą pozycję. Perez jechał po trzecią. A Pereza nie ma, no i nie wiem, co się dzieje z Perezem, ale no... No dwie awarie z rzędu, no... To dwie awarie czego z rzędu? Jedna awaria w Rosji, tam mu się opiekło, bo Bottas też odpadł. No ale tutaj Vettel jedzie pierwszy, więc nie dość, że Vettel tu już w drugiej klasyfikacji generalnej. No to jeszcze... To będzie kolejne 25 punktów przewagi nad... Ja pierniczę, kolejne 25 punktów przewagi zdobędzie nad Perezem, no bo... Perez kolejnego wyścigu nie kończy. Nawet mu nie będę miejsca zostawiał, nie ma takiej opcji. O, już bez skrupułów, teraz lecimy. O, Raikkonen na hardach. Proszę bardzo, no, śmieszna strategia. Widziałem go, że jechał na mediumach. Kimi startował na mediumach, no to dlaczego... Nie założył sobie softu do mety? Safety car długo był, więc miałby szansę... Co? Kimi na hardach? Na szersze kółko? O, widzicie, teraz tracą potężę. Przecież Magnussen, Stroll, Van Dorn... I wszyscy będą na ostatnich pozycjach, spadł na ostatnie pozycje. No, bardzo ładnie. Teraz Kimi podejmuje walkę z Vettelem. To nam świetnie otwiera sytuację do tego, żeby troszkę ich podgonić, ale tak już chyba za daleko. Tak już chyba po ptakach. No ale powalczyć można, nie? Dlaczego już nie, no, 6 kółek. No, chciałbym się życzyć, że nadzieja umiera ostatnio, no ale... A tam czy ja stracę te 10 punktów do Vettela i 3 do Kimiego, to by nic nie robię, a tutaj żeby... No nie no, Perez ogromnie punktów straci, to już będzie 28 do Vettela. Na pewno go się koni powyprzedzają, na pewno go Bottas wyprzedzi, na pewno go wyprzedzi chyba, na pewno, ale nie. Być może Kimi go wyprzedzi, no ale... Perez po świetnym starcie sezonu, bynajmniej do Grand Prix Bahrainu, zwycięstwo w Chinach. Tak się zapowiadał dobry ten sezon. Pierwsza i druga pozycja dla Force Indy. A teraz... Teraz dwa DNF-y z rzędu, no i... Jest ogromny problem dla Force Indy. Czy przynajmniej dla... tej drugiej części garażu, która nazywa się Sergio Perez. Tam jest ten problem. 2,4. No nie chcę mi się wierzyć, słuchajcie. No ale może... No właśnie, 5 okrążeń mamy jeszcze, no ale tak jakoś... Tak jakoś, chyba nie za bardzo. Chyba nie za bardzo, tam za daleko już są. No 2 i 3, no to nawet jeśli tam... No świetnie. Chciałem zmienić sobie mieszankę paliwa. Przestrzeliłem. No na padzie jest mi ciężko to zmieniać. Bo... Samym palcem zmieniam... paliwo i tym samym... z jakby drążkiem kierowniczym steruję. A dużo jest chyba po ptakach, po wszystkim już jest. Jest chyba już po wszystkim. Ewentualnie może Kimi, bo to ma te hardy, nie? To może coś się uda zrobić. No znaczy łatwiej było, jakbyśmy mieli softy, nie? Ale no, nie wiem, to na pewno... No, nawet nie boli mnie to, że tam przejadę trzeci, to nie ma znaczenia tam, wiecie, wolone w to. Ale... Strasznie boli, że Perez tak jakoś tak... Nie wiem, co się dzieje teraz z Perezem, no... Już myślałem, że to będzie ten sezon. Pierwszy sezon tak naprawdę no, troszkę przespał. Dosyć niemrawo, tam jakieś 8-7 pozycje. No, średnio na jeża. W top 10 był mniej więcej. Ale szału nie było. Drugi sezon, początek też niemrawy, jak cały pierwszy sezon. No ale w drugim się obłodził, przyjeżdżał czwarty. Podia czasami były czwarte, miejsce piąte. Czasami się szóste zdarzyło, no ale top 5 było bardzo realne. Tak więc no nie mam pojęcia, co się dzieje z Perezem. W drugiej części drugiego sezonu bardzo się obudził, po prostu zaczął w końcu naprawdę solidnie jeździć, regularnie. Czy tak no... no stabilnie, w sensie tak, że... regularnie, powtarzalny zaczął jeździć, tak? Czwarte, piąte,
mówiłem, podia. Całkiem spoko, to 5, to 6 mniej więcej na luzaku. No a teraz co jest? No teraz nie wiem co jest, teraz fenomenalny start. Do trzeciego wyścigu dwie Force India na topie. No po Rosji nie było jeszcze tak źle, bo Perez przegrał tylko 3 punktami z Vettelem. Ale po Hiszpanii to już będzie katastrofa, patrząc z punktu Pereza. I no i ten sezon już tak coraz bardziej się wymyka spod kontroli, mimo że to jest dopiero 5 wyścig i mimo że to jest jeszcze 15 wyścigów przed nami. No to jednak wiadomo, no tam oczywiście no Bottas już odpadł, tak? No ale wiecie, no boty też czasami mają jakieś awarie mechaniczne. Czy to Vettel, czy to Kimi. Też pewnie kiedyś odpadną, jakaś awaria, czy coś się stanie, jakaś kolizja z kimś. No ale co, no. No Perezowi już ma po 5 wyścigach 2 DNF-y, więc no. No ten sezon sobie komplikuje już dosyć mocno, bo każdy kolejny DNF to już jest kolejna strata, nawet nie 25, ale to już trzeba rozpatrywać w kwestii większej liczby punktów. No ale co, no Ferrarki dzisiaj, no znacznie lepsze dzisiaj, no zmienił trochę safety car, bardzo pomógł Kimiemu, który, nawet nie wiem z której pozycji on tam startował, ale dziś niziutko był, czy no niziutko, no, piąty? Nie, czwarty, nie wiem. Nie, jeszcze, nie wiem. Nie no, generalnie Kimi dużo zyskał przez tego pizza, bardzo dużo zyskał. No ale co mogę powiedzieć? Mogę pogratulować Ferrari. Mogę pogratulować Maurizio, no i tyle, nie? Nic więcej z tym nie zrobię, bo... O, Kimi z czwartego, no widzimy, dobra. O, Luis, Daniel, o, Bottas, Verstappen. Hulkenberg z Grzanem, Sainz w punktach. No i Perez ten. Massa wysnę 14 serio. Jak to wygląda? No, mieliśmy już tylko 27 punktów przewagi nad Ferrarkami. Troszkę więcej, bo 59 nad Mercedesami. 64 nad Red Bullami, które są cały czas bardzo blisko Mercedesów. No a tutaj, no widzimy. Perez z drugiego miejsca po Grand Prix Bahrainu, z trzeciego po Grand Prix Rosji, nagle widzimy, jak dużo można stracić. Spada na 7 miejsce. No i wraca z powrotem do macierzy, tak? Do walki o 6 pozycję w klasyfikacji generalnej. 71 punktów na koncie Vettela, 37 przewagi nad nim. 12 punktów mniej ma Kimi. 10, kolejne mniej Ricardo, punkcik mniej Bottas, kolejne 4 Luis, punkcik mniej Perez, no... Co ja mogę powiedzieć, no niby Pereza 16 punktów dzieli do Kimiego, no ale to jest jednak aż 16 punktów, no i tylko 5 nad Maxem, więc no mówię, no już powoli sobie zaczyna, mimo tego, tak też będę to czas wspominał, mimo to jest dopiero 5 wyścig, jeszcze 15 przed nami, to Perez już sobie mocno komplikuje tą sytuację i trzeba naprawdę teraz bardzo mocno pracować w treningach, żeby, no i liczyć na jakieś premie sponsorów też, nie? Żeby ten nasz samochód na pewno ulepszyć, bo po prostu możemy pokonać Ferrarki, ale no wydaje mi się, że tylko i wyłącznie coraz lepszymi upgrade'ami. Tak więc, no co, tak się kończy, oj, przepraszam, tak się kończy weekend w, albo czy w sumie sam wyścig, tak się kończy wyścig u Grand Prix Hiszpanii. No, nie ma z czego się w sumie jakoś mega cieszyć, no ale smucić się też mega nie można, tak, no, podium niby jest, no ale jako cały zespół, no taki dosyć średni ten weekend. No ale co mogę powiedzieć, to tydzień Grand Prix Monaco, też będzie na pewno ciekawie. Tak więc co, ja wam dziękuję za dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że się oczywiście podobało. Zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś pozytywny komentarz, dajcie subskrypcję z dzwoneczkiem, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, aby być na bieżąco z moimi filmami i moimi streamami. Tak więc dzięki za oglądanie,
Do zobaczenia. Cześć.